Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Niestety nastała do nas jesień, której nie lubię, czyli jest pochmurnie ciemno. Jak widzicie, muszę się doświetlać zwykłym światłem. Dodatkowo też przed chwilką dosłownie zaczęło padać. Na szczęście patrzę, że właśnie przestało. Trochę mnie to niepokoi, bo dzisiaj będę z jednej strony dużo jeździć między miastami, z drugiej strony większości czasu będę w pomieszczeniach i w środkach komunikacji, ale mimo wszystko mnie to lekko niepokoi, bo wiecie, nie chciałabym za bardzo zmoknąć. Chyba zamiast rebodeski wezmę sobie kurtkę przeciwdeszczową, którą ostatnio kupiłam, bo nie będę ukrywać, że troszkę mi się to nie podoba. Dodatkowo jest około godziny 9:30 i jest to czas, w którym zazwyczaj jest jeszcze to mój taki rytuał powolnego poranka, czyli po prostu poranna rutyna, ale dzisiaj muszę wyjść szybciej z domu, ponieważ znowuż jadę do alergologa i to jest zupełny przypadek. Słuchajcie, że dzisiaj nagrywał vloga, a to dlatego, że po prostu ten początek miesiąca był trudny, a do tego jeszcze mam dzisiaj oprócz agrobloga jeszcze inne plany, więc pomyślałam, że będzie fajnie nagrać dla Was vloga. Wreszcie po 2 tygodniach i 3 przyjściówkach udało mi się dopasować przyjściówkę właśnie do tego aparatu, że mogę sobie ustawić mikrofon i teraz mam zestaw prawdziwego youtubera. Mikrofon jest nad obiektywem, niczemu nie przeszkadza i mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza. Ja ogólnie dzisiaj wstałam o godzinie 7, czyli tak jak normalnie, bo zupełnie szczerze nie chciałam się wstawać szybciej. Ale za to właśnie bardzo szybko się wybieram i to jest 9:30. Nagrywam dla Was vloga, wsadzam właśnie aparat do torby i dzisiaj właśnie mogę sobie bezpośrednio wstawić ten cały set do torby, wybiorę torbę na laptopa, będzie mi po prostu potrzebna później i uciekam na autobus. Muszę też ogarnąć właśnie tą kurtkę i schować telefon, bo jeszcze mi się telefon ładuje, więc staram się jak dzisiaj wszystko po prostu ogarnąć. Dajcie znać, czy u Was początki miesiąca też są takie bardzo dziwne. Ja na przykład w poniedziałek miałam tak długą listę zadań, że już miałam z tego powodu bekę dosłownie, bo nie da się tego inaczej ująć, bo dawno nie miałam aż tak długiej listy zadań, a przez to, że pierwszy nie dość, że był w niedzielę, to jeszcze byłam na wyjeździe i w efekcie zrobiło mi się strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia i zobaczcie, dopiero w czwartek mam chwilę, żeby dla Was coś nagrać. Wczoraj w ogóle chciałam nagrywać TikToki, takie wiecie, z testami, ale powiem zupełnie szczerze, że miałam tyle pracy i jakoś nie miałam tej energii i jestem o dziwo zadowolona, bo zazwyczaj jak jest taka pogoda, czyli jest pochmurnie, szaro i do tego pada, to ja zazwyczaj mam bardzo zły nastrój i nie podoba mi się to. Jestem śpiąca, wiecie, nieprzytomna, a dzisiaj obudziłam się i mam naprawdę spoko nastrój, więc może to będzie naprawdę fajny dzień. One eternity later. To zdecydowanie nie jest mój dzień. Nie dość, że jak wyszłam z domu, to słuchajcie, dość mocno padało. Musiałam iść z kapturem, co przez to miałam troszeczkę ograniczoną widoczność, bo tak jak Wam mówiłam w podcaście, to jest taka moja ulubiona pomorska jesień, czyli nie dość, że leje, to jeszcze wiek, więc na parasol nie macie co liczyć. Dodatkowo jeszcze oczywiście uciekł mi autobus, bo jakby mogło być inaczej. Zbrakło mi dosłownie minutę. Jestem w szoku, bo już od chyba roku czy 2 lat nie spóźniam się na autobus. Rzadko mi się to zdarza, a w ostatnim czasie bardzo tego pilnuję, ale kurczę się nie wyrobiłam, bo słuchajcie, dzwoniła do mnie właśnie osoba, z którą planuję współpracę, co mi rozważam. I po prostu zagadałam się najzwyczajniej w świecie, przez co za późno wyszłam. Jeżeli się pytacie, jaką współpracę planuję, to mam tutaj na myśli influencer managera. Szukam kogoś, kto zajmie się właśnie ogarnianiem współprac za moje media społecznościowe, czyli pozyskiwanie, negocjowanie i pilnowaniem harmonogramu współprac, bo zauważyłam, że po prostu ja już nie wyrabiam i muszę nawiązać taką współpracę. I teraz właśnie jestem na etapie rozmów zarówno z freelancerami, jak i z agencjami, więc zobaczymy, co się z tego ułoży. A akurat wiecie, ktoś do mnie zadzwonił, bo wysłałam masę maili i zgłaszam się do różnych miejsc, wiecie, i po prostu osoby do mnie dzwonią.
Więc w efekcie no, stało się jak się stało. Ale nic, najważniejsze, że nie spóźniam się do lekarza. Mam jeszcze chwilkę, więc jest to naprawdę duży plus. I chyba polubiliście już to miejsce, tak, bo ja już dojechałam do alergii. Chciałam nagrywać na zewnątrz, ale tak padało, że nie byłam w stanie. Dobrze, że tutaj od przystanka jest bardzo niedaleko. Mam nadzieję, że pogoda się normuje, bo ma padać tylko do godziny 12, bo potem chcę jeszcze skoczyć w jedno miejsce i jechać do Gdyni, więc nie będę ukrywać, że mknięcie to nie jest dla mnie idealny plan, więc zobaczymy. Jeszcze w ogóle, słuchajcie, czekając właśnie na autobus, poszłam sobie do naszego Polo i tam nagrywałam TikToka i nie wiem, o co chodzi, ale telefon nie chciał mi współpracować, nie chciał mi łapać ostrości, więc może ja wam tutaj pokażę, o, bardzo fajnie to widać, to jest miejsce, żeby się cofnąć, więc myślę, że to też będzie fajne, zobaczcie. Tak dzisiaj wygląda, żebyście mogli zobaczyć. To jest bardzo fajna taka ala skórzana spódniczka z mojito. Strasznie mi się podoba. No i wydaje mi się, że też biżuterię mam fajną, niedobraną. Więc tworzy to naprawdę super komplet. I wiecie co? Z jednej strony jestem lekko zestresowana, bo idę właśnie teraz na testy i na wizytę. Jestem ciekawa, co w tych testach alergicznych wyjdzie. Ale z drugiej strony jestem też lekko zaniepokojona, bo w ostatnich testach nic nie wyszło. A ja wiem, że czuję się nie najlepiej, więc teraz, jeżeli nie wyjdzie nic w testach, to jeżeli to nie jest alergia, no to co mi dolega, wiecie? I właśnie to jest to, czego najbardziej nie lubię, ale może wam troszeczkę później już o tym opowiem, bo jak będę miał wyniki, bo może się okaże, że niepotrzebnie panikuję i teraz ten taki mój schemat medyczny będzie zostaje złamany, ale wiecie co, właśnie takiej jesieni niestety nie lubię, czyli wieje, leje i po prostu jest paskudnie. Wiecie co jest najlepsze, że naprawdę nie jest zimno. Ja mam z tą ze sobą kurtkę, ale ja mam po prostu taką zwykłą, wiecie, teraz wam pokażę, mam nadzieję, że będziecie kojarzyć. To jest ta fioletowa, to jest po prostu kurtka przeciwdeszczowa, ona jest turbo cienka, ale niestety już miałam problem, bo musiałam ją ściągnąć w autobusie, bo przez to, że właśnie ona jest przeciwdeszczowa, to też nie przepuszcza powietrza i zrobiło mi się obrzydliwie gorąco, bo jeszcze mam swetę. Ale cieszę się, że troszeczkę się uchodziło, bo mogłabym się ubrać w te swetry jesienne, takie cieniutkie i w ogóle to jest takie mają genialne rękawy. Ja wiem, że ktoś z was może powiedzieć, że one są za długie, bo są, ale ja lubię właśnie takie rękawy, bo ja nie noszę rękawiczek i potem wiecie, mogę sobie prowadzić muzykę i jest mi po prostu ciepło w dłoniach. Jestem już po wizycie u lekarza i muszę wam powiedzieć, że powtórzył się niestety schemat. Teraz nastąpi pewne bardzo może szykujące wyznanie, ale nie lubię chodzić do lekarzy. I chociaż pan doktor jest naprawdę przesympatyczny, pan doktor alergolog, cała obsługa przychodni, wszystkie pielęgniarki są przesympatyczne i bardzo życzliwe, tak niestety po raz kolejny utwierdza się właśnie mój schemat, jeżeli chodzi o lekarzy, czyli coś mi dolega, ale w sumie to nikt nie wie i jestem odsyłana od lekarza do lekarza. Tutaj na szczęście pan doktor się zajmuje kompleksowo leczeniem, ale też zaczyna powolutku rozkładać ręce. Posłuchajcie, zrobił ponownie testy i okazało się, że w tych podstawowych testach, wiecie, pieskot i te podstawowe trawy, niestety nie wyszło mi żadne uczulenie, chociaż od miesiąca czuję się paskudnie, oczy mi łzawią, wiecie, mam katar i tak dalej, więc jestem ciekawa po prostu, o co chodzi. Pan doktor zlecił mi kolejne testy pod koniec października. Mam przyjść właśnie na takie bardziej szczegółowe i te mniej popularne odczynniki. A jeżeli to nie wypali, to mam iść do laryngologa, bo mogę mieć po prostu zapalenie zatok. Więc no, jest wesoło. Naprawdę powiem wam, że jest przesympatycznie. Uwielbiam właśnie takie chodzenie od lekarza do lekarza, bo ja już tak miałam zarówno z nerkami, jak miałam te 8 lat, potem miałam tak z żołądkiem, że przez wiele lat nikt nie wiedział, o co chodzi, a potem się okazało, że to jest zwykła nadkwasota i prawdopodobnie mogłam mieć helikobakter, ale to nie jest potwierdzone, ale na pewno mam nadkwasotę, która jest w ogóle spowodowana tym, że mam mniejszy korpus i skrócony właśnie przełyk i tak dalej i troszeczkę inaczej ułożony, więc jak się okazuje, widzicie, czasami to jest trywialna rzecz, a szukam przyczyny kilka lat, dlatego wiecie, ja już po prostu się nawet nie zdziwiłam tym, że mi nic nie wyjdzie. Chyba bym była nawet bardziej zdziwiona, gdyby mi coś wyszło, niż gdyby mi nic nie wyszło. Oczywiście się nie poddaję, będę robić kolejne testy. Jeżeli pan doktor alergolog powie, że mam iść do laryngologa, to pójdę. Dla mnie to nie jest żaden problem, po prostu chcę wiedzieć, co mi jest, dlaczego kaszle, kicham, wiecie, czuję, że z tyłu mi cieknie i tak dalej, no bo to jest totalnie bez sensu. Ale teraz jestem właśnie w centrum handlowym, w CK.
bo chciałam zobaczyć jedną rzecz po Kodrillo i była przegenialna bluzka w paski z długim rękawem, ale wiecie co, nie chcę mi się wydać 60 zł na zwykłą bluzkę, dlatego też właśnie też przyszłam tutaj zobaczyć jeszcze jedną rzecz i za kilka lecę na pociąg. Oszczędzę trochę czasu, po prostu pójdę na skępkę. Mam tylko nadzieję, że na wzgórzu będzie działała winda, bo chcę właśnie podjechać do Rywiery, ale to tylko wyłącznie z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę pojechać do salonu Sony i dopytać o te mikrofony, bo mam teraz podpięty mikrofon i niby z jednej strony ten dźwięk jest naprawdę spoko, ale z drugiej strony to jeszcze nie jest to, co bym chciała, więc chcę po prostu podjechać i dopytać, o co chodzi, a po drugie mam ochotę, ponieważ słuchajcie, jest dzisiaj 5 chyba października, a jeszcze nie piłam pumpkin spice latte. Ja mam okropną ochotę, a że miałam do wyboru wracać do domu i pracować w domu, albo sobie pracować w kawiarni, to wziąłam, słuchajcie, laptopa i jadę sobie popracować w kawiarni przy pumpkin spice latte. Muszę sobie jakoś umilać tą jesień. Duży plus jest taki, że na szczęście przestało padać, więc nie powinna mieć problemu, żeby po prostu dojść do SKM-ki. Muszę sobie właśnie wyciągnąć czytnik, bo chcę czytać. W ogóle skończyłam pewną serię książek i miałam wam o jednej serii opowiedzieć, ale w październiku wychodzi czwarta, ostatnia część, więc może się wstrzymam, ale to może później wam powiem, nie wiem, czy w tym vlogu będzie dużo materiału. Na pewno niedługo wam opowiem o serii książek, które przeczytałam i myślę, że tutaj was to zainteresuje, bo też mam fajną opinię. Też czuję, że lubicie to sformułowanie. Nastąpiła magiczna teleportacja i jestem w Rywierze. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że mam niezły sentyment, jeżeli chodzi o wzgórze świętego Maksymiliana w Gdyni, a to dlatego, że spędziłam tutaj bardzo dużo takich fajnych chwil i nie mam tutaj na myśli centrum handlowego, absolutnie. Chociaż jest fakt, że jest ono bardzo wygodne, bo tutaj możecie załatwiać wszystkie sprawy na już, na teraz. Ale to, co jest dla mnie ważniejsze, to kiedyś właśnie tutaj często bywałam w jednym z kościołów, tutaj w takim kościele przy właśnie dworcu. To jest chyba jakiś zakon, kościół jakiegoś zakonu, tak mi się wydaje. Ale wiem, że właśnie się szło pod taką górę, były schody, był bruk, ale mimo wszystko było niesamowicie klimatycznie i bardzo dobrze to wspominam. Dlatego też zawsze jak przyjeżdżam na wzgórze, to mam taki lekki sentyment, ale muszę przyznać, że jak tylko wysiadłam z SKM-ki i zeszłam na dół do tunelu, o dziwo, działała winda, słuchajcie, święto lasu, to muszę przyznać, że było tak śmiesznie, bo nie wiem, jak wam to powiedzieć, od razu poczułam vibe Trójmiasta, bo jeżeli poruszacie się po Redzie, po Rumi, po Wejherowie, nie wiem, po Władysławowie, Pucku, to czujecie taki sielski, spokojny klimat. Ale jak tylko przyjedziecie do Trójmiasta, to czuć ten pęd, wiecie, dużego miasta i widać, że jest dużo więcej osób, wszyscy się śpieszą, wiecie, wszyscy gdzieś tam pędzą, przepychają się, jest zupełnie inny nastrój i na przykład ja uwielbiam pęd dużego miasta, ale powiem wam, że dobrze mi się żyje w mieście, czyli mi odpowiada taka opcja, że po prostu mieszkam w mieście, a kiedy potrzebuję, chcę, mam ochotę, to przyjeżdżam sobie do dużego miasta, więc jest to duży, duży plus. A przyjechałam tutaj do Rywiery, ponieważ chcę się dopytać w centrum właśnie Sony kilka rzeczy dotyczących tego aparatu, żeby jeszcze po prostu lepszą jakość mieć, wiecie, jeszcze lepiej z niego korzystać, żebyście po prostu byli zadowoleni. Robię to wszystko dla was, ale też chcę jak najwięcej się z tego aparatu nauczyć, więc mam nadzieję, że się czegoś ciekawego dowiem. I już jak właśnie, bo jestem teraz u góry, jak wjeżdżałam windą, to widziałam ludzi w Starbucksie, którzy pracowali. I powiem wam, że tego mi brakuje i chyba jak nie będzie pogody, to po prostu będę sobie jeździć właśnie. Teraz będę chodzić do naszych kawiarni, a rozumiem, że będę przyjeżdżać sobie do Starbucksa, bo po prostu zupełnie inny vibe pracy, wiecie. Uwielbiam pracować u siebie w domu i lubię się tak, wiecie, zeszyć, jak ja to mówię, w mojej norze, ale z drugiej strony też czasami trzeba wyjść do ludzi. I widzicie, na przykład jak osoby, które pracują wśród ludzi, często mi powtarzają, że właśnie lubią przyjść do domu, po prostu siedzieć w domu i odpoczywać od ludzi. A w momencie, kiedy pracujecie w domu albo właśnie pracujecie sami, to też na przykład mnie często ciągnie do ludzi, więc widzicie, wszystko zależy po prostu od punktu siedzenia i od tego, w jakich warunkach pracujecie. 15 minutes later. Jestem już po spotkaniu w Sony i muszę przyznać, że leciutko się rozczarowałam, bo okazuje się, że jest to bardziej punkt sprzedaży i panowie, no
wiedzą tylko tyle, ile sami korzystają ze sprzętu, a niestety tutaj nie było mojego kolegi dzisiaj w pracy, o czym wiedziałam, ale niestety jest jutro, a mi jutro nie pasowało, żeby przyjechać. I pan, który właśnie mnie obsługiwał, miał ogromne chęci, ale niestety nie znał się na tym aparacie. Odesłał mnie na stronę i po prostu tam są właśnie kompatybilne mikrofony i mam tam zajrzeć, czy mój mikrofon pasuje i po prostu korzystać z tutoriali, więc wiecie, no trochę średnio. Jeszcze ewentualnie napiszę do mojego kolegi i zapytam, czy on się przypadkiem nie zna i czy by mi nie pomógł. Tak wiecie, po prostu prywatnie, ale to po prostu muszę zrobić w wolnej chwili, bo na razie jestem ciut zawalona. Ale jak widzicie, stoi przede mną pumpkin spice latte, tak, jestem już w Starbucksie. Nawet wyjąłam sobie laptopa, ale pomyślałam, że najpierw na spokojnie napiję się kawy i zaraz zobaczymy, czy smakuje tak dobrze jak zawsze. Jejku, jak ona jest pyszna, ja całkowicie zapomniałam, jak ta kawa smakuje i jest przegenialna. Muszę częściej odwiedzać Starbucks, bo fakt, zdrożała, bo teraz ma kosztuje prawie 22 zł, ta 23 coś, bo ja wziąłam sobie o dziwo średnią dzisiaj, nie największą, a to dlatego, że jeszcze nie wiem, o której wrócę, mam trochę pracę i po drugie też, wiecie, nie chciałam przesadzać na pierwszym razem, ale jestem mega szczęśliwa i chociaż dzień rozpoczął się średnio, później jednak dzień zaczął mi się lepiej układać, bo po pierwsze przestało padać, co już poprawiło mi nastrój, po drugie w drodze na pociąg zadzwoniła do mnie siostra. Nawet bardzo długo nie czekałam na SKM-kę, w SKM-ce czytam sobie nową książkę, zaczęłam dokładnie Arch Voice i słyszałam właśnie na BookTalku, zarówno na TikToku, jak i na Instagramie, że jest to bardzo dobra książka, tylko niestety bardzo smutna i trochę taki wylewacz łez, więc jestem ciekawa. Zaczęłam czytać i muszę przyznać, że przeczytałam 7% w pociągu, no bo z Wejherowa do Gdyni to jest 20 minut, wiecie, to nie jest nie wiadomo jak, a to też czyta mi się mniej wygodnie niż na przykład, wiecie, w SKM-ce, niż na przykład w łóżku, niż na przykład przy stoliku, ale jestem w stanie właśnie książkę, widzicie, czytać sobie w środkach podróży. Mimo wszystko bardzo mi się spodobała jak na razie i na razie wiem tylko, że jest tam jakiś background i jakieś traumatyczne przeżycia głównej bohaterki, więc zapowiada się ciekawie. Co prawda najchętniej teraz bym sobie siedziała i czytała książkę i piła pumpkin spice latte, ale niestety muszę popracować, dlatego też właśnie zabierałam laptopa, bo mam dużo rzeczy do zrobienia, takich wiecie, bardzo administracyjnych. Ogólnie muszę też ogarnąć, bo już ogarnęłam na szczęście właśnie statystyki YouTube'a, ale jeszcze nie ogarnęłam statystyki TikToka i tak dalej, bo ja sobie co miesiąc wszystko spisuję, widzę, które filmy idą lepiej, które gorzej i wiecie, prowadzę sobie statystyki, bo to są liczby i ja nigdy nie sądziłam, że będę pracować z liczbami, co jest śmieszne, ale dzięki temu też po prostu dużo łatwiej mi, słuchajcie, cokolwiek ogarnąć, potem wiedzieć, w jakim kierunku ma kanał iść i tak dalej, więc to jest ogromny plus. Mimo wszystko, no nie przepadam za liczbami, ale też nie mam problemów, tak? Potrafię zrobić fajne statystyki, raporty i wiecie. I nie jest to dla mnie problematyczne, ale to też nie jest moje ukochane zajęcie. Ale jak na razie stwierdziłam, że zrobię sobie teraz takie 15 minut dla siebie. Na spokojnie wypiję sobie kawkę, wiecie. A potem zajmę się pracą. I mam nadzieję, że będzie ona bardzo efektywna. Jest teraz około godziny pierwszej, więc wydaje mi się, że wyrobiłam się z lekarzem bardzo dobrze. Też nie chcę przeciągać, bo wiecie, jestem głodna, może sobie później coś kupię do jedzenia. Chociaż nie chciałabym za bardzo, bo jednak mam w domu catering, więc wiecie, obiad obiadem. Ale właśnie chciałam, właśnie, teraz mi się przypomniało, że jeszcze jutro jestem umówiona na nagrywanie podcastu. Dobrze. Czyli dobrze, mówiłam, oprócz jednego spotkania jeszcze mam wieczorem podcast, więc jak widzicie, no, to jest dość intensywny tydzień. The train just left this town, while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking. Skończyłam najważniejsze rzeczy, które miałam do zrobienia. Oczywiście to nie jest koniec mojej pracy, bo zarówno nagrywanie vloga jest moją pracą, ale również jak wrócę do domu, to będę musiała jeszcze posiedzieć trochę przy komputerze. Ale cieszę się, ponieważ to jest pewien paradoks.
pomimo tego, że pracowałam w miarę krótko, bo tylko 2 godziny i było bardzo dużo rozpraszaczy, to słuchajcie, miałam wrażenie, że praca szła mi dużo efektywniej niż w domu, więc myślę, że jest to ogromny plus. Dodatkowo też miałam przyjemną rozmowę z panem, który pracował stolik obok, też właśnie na komputerze, też przy telefonie i chwilkę, jak właśnie się zbierał, pytał mnie, co robię, bo mówi, że to, wiecie, o czym rozmawiałam, przez telefon brzmiało bardzo interesująco, więc widzicie, nie dość, że mam fajne warunki pracy, to jeszcze można poznać fajnych ludzi, więc tego pana, jeżeli by to kiedykolwiek obejrzał, po prostu serdecznie pozdrawiam i muszę przyznać, że to był naprawdę dobry pomysł, żeby przyjechać. A przy okazji napiłam się mojej ulubionej kawy. Ja wiem, że są fani Pumpkin Spice Latte i są osoby takie jak na przykład Martyna, którym ta kawa nie smakuje i jak najbardziej jest to normalne, ale mimo wszystko, wiecie, cieszę się, że miałam tą okazję i że mogłam po prostu sobie poprosować pijąc ulubioną kawę. Ogólnie to miałam kupić pieczywo i słuchajcie, kupiłam, a nie wiem czy to będzie widać, ale przypomniało mi się właśnie jak pracowałam, że tutaj jest bardzo dobra cukiernia i piekarnia, więc stwierdziłam, czemu nie i czemu po prostu nie skorzystam i nie zrobię zakupów tutaj. Co prawda nie mogę jeszcze iść bezpośrednio do domu, bo słuchajcie, muszę zajść jeszcze do mojej starej przychodni, ponieważ jest już karta do odbioru. A właśnie, bo ja wam mówiłam o tej karcie w zeszłym tygodniu. Niestety całe plany na ten tydzień mi się rozjechały. Moja pani doktor z nowej przychodni jest na zwolnieniu lekarskim, więc musiałam po prostu przyłożyć wizytę i zrobiłam ją na tyle poradę, bo miałam pójść właśnie do mojej lekarki i pokazać tą kartę. A skoro jej nie było, a potrzebowałam tylko i wyłącznie skierowania na rehabilitację, więc wiecie, nie marnowałam czasu i po prostu odmieniłam tryb wizyty na teleporadę i to było bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu, wiecie, zaoszczędziłam czas, musiałam wychodzić z domu, mogłam sobie spokojnie pracować, a w międzyczasie miałam wystawione skrywanie. I tak, w sierpniu był takim, to już nie wiem, co ja mówię, zgubiłam wrzesień po drodze, wybaczcie. We wrześniu miałam małą przerwę w rehabilitacji, bo mój rehabilitant był na urlopie, ale teraz właśnie od października już zaczęliśmy. Miałam na początku tygodnia skierowanie i wczoraj już miałam pierwszą rehabilitację. Jutro mam kolejną, więc cieszę się, że wracam do ćwiczeń i mam teraz rehabilitację jeszcze właśnie w październiku i w listopadzie, bo jest tylko 8 skierowań i ja sobie od razu zaznaczyłam, że będę to robić w ten sposób, że w grudniu na pewno nie będę miała rehabilitacji. Co prawda jeszcze nie wiem, w jakiej formie będę nagrywać vlog NASA, ale na pewno, wiecie, nie chciałabym w tym czasie mieć rehabilitacji, bo ja wiem, ile ja śpię w grudniu i to jest zawsze bardzo zły pomysł. Na co to troszeczkę tylko ubolewam, że muszę teraz iść na autobus, bo wiecie, jaki jest problem? Ale z KM-ką tak fajnie się jeździ, czyli szybką koleją miejską, bo no mówię wam, 25 minut i ja byłam w Gdyni, tak? A teraz bym musiała iść na 2 autobusy, no ale niestety tak to jest, kiedy, wiecie, peron jest niedostosowany i dworzec. Ale nie ma się co, wiecie, załamywać i cieszę się, kawa poprawiła mi nastrój, mogę kolejną rzecz z bucket listy mojej jesiennej skreślić. Co prawda ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko jedyna jesienna kawa, którą wypiłam w tym sezonie, ale mam już jedną wypitę, więc myślę, że będziemy też realizować jakieś kolejne rzeczy z tej listy. Nie wiem, czy wszystko będę realizować, wiecie, na blogach, bo właśnie wczoraj na Instagramie, na naszej grupie Herbatniki rzuciłam wam bucket list, czyli rzeczy, które chciałabym zrobić jesienią. I nie wiem, czy wszystko będę pokazać na vlogach, raczej podejrzewam, że nie wszystko, ale mimo to postaram się, żeby to był taki, wiecie, jesienny content i muszę przyznać, że ten sweterek jest genialny. On jest cieniutki, ale wiecie, jaki ciepły. Ja mam nawet wrażenie, że jest mi leciutko za ciepło, a z drugiej strony czuję się tak, wiecie, cozy, fajnie, jakbym była otulona kocem, więc jest to bardzo super, fajne. A dodatkowo też, wiecie, jest to takie cienkie, że nie ogranicza mi w żadnym stopniu ruchu i nawet nie potrzebuję kurtki, tak, bo jest 15 stopni na dworze, więc taki sweter jest idealny. I tak za sobą mam tą kurtkę przeciwdeszczową, gdyby w razie czego padało. Właśnie dotarłam do domu, jest około godziny 17.30 i od razu stwierdziłam, że pokażę wam, co mam w cateringu, bo chciałabym zjeść ciepły obiad. Niestety zmokłam. I to jeszcze w taki, wiecie co, najgorszy z możliwych sposobów, jaki się tylko da. A mianowicie wyszłam z gwiary, nie padało. Poszłam właśnie na autobus, stałam na światło. I słuchajcie, nagle zaczęło lać jak z cebra.
No cóż, zdarza się i tak. I wiecie, zanim tak naprawdę doszłam do autobusu i się schowałam pod wiatę, to byłam mokra. Na szczęście nie cała mokra, bo jakiś pan stał na światłach i jak zobaczył, że zaczyna lać, to się podzielił ze mną parasolem, co było przemiłe. Więc dzięki temu nie byłam cała spłukana, ale mimo wszystko, wiecie, byłam mokra. Potem było mi zimno, bo też 15 minut czekam na autobus. Więc no, było nieciekawie. Na szczęście w Rumi miałam w miarę dobrą przesiadkę. I jeszcze w ogóle śmieszna historia, bo spotkałam znajomego w autobusie, więc sobie całą drogę powrotną już z Rumi do Redy, zamiast słuchać muzyki, to właśnie gadałam z kolegą, więc było bardzo fajnie. Nawet nie widziałam, wiedziałam mniej więcej, gdzie pracuję, ale też właśnie się dowiedziałam, że Gosia zmieniła miejsce pracy, więc to też jest ciekawe. Wiecie, ja nawet się śmiałam do niego, bo właśnie opowiadam mi o dzieciach, które jest w jakiej klasie i tak dalej, i ja się zaczęłam śmiać, że dzieci rosną szybciej niż tak, wiecie, dzieci, które macie, nie wiem, w swoim domu, czy właśnie w tej najbliższej rodzinie, bo ja mam wrażenie, że jak właśnie ich syn był przy pierwszej komunii, tak, pamiętam, jaki syn był przy pierwszej komunii, a teraz słuchajcie, pierwszy rok szkoły średniej, więc no, musicie przyznać, że troszkę czasu minęło i znam już ich kilka ładnych lat. Ja mam dzisiaj czakalakę, afrykański gulasz z warzywami z ryżem, więc zobaczcie, tak to wygląda. Wygląda naprawdę super. Czekajcie, bo mam wrażenie, że to jest ten, tak, z migdałowym ryżem, więc brzmi naprawdę pysznie. Już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że się tu zmieści, okej. Bo nie, mam trochę problem tutaj na stole, ponieważ ten statyw od aparatu zajmuje sporo miejsca i zawsze jak chcę wam coś pokazać, to trochę brakuje mi blatu. Nieważne. Ale właśnie nie mogę się doczekać, bo jestem bardzo ciekawa, jak ta czakalaka będzie smakować. I ja bardzo lubię chipsy o smaku czakalaki, chociaż są dość takie pikantne. Więc mam nadzieję, że to jedzonko nie będzie zbyt pikantne. 1 minute 37 seconds later. Jedzenie już się podgrzało, chwilę musiałam odczekać, bo było gorące, więc spróbuję zobaczyć, ten gulasz wygląda tak. Na razie biorę bez ryżu, ale naprawdę jedzonko jest przepyszne, bardzo mi smakuje. I muszę przyznać, że naprawdę jestem zadowolona z cateringu, ale czakalaki się nie spodziewałam. Teraz sobie na spokojnie zjem, mamy zrobioną ciepłą herbatę i troszeczkę sobie odpocznę, potem muszę jeszcze usiąść do kompa, wiadomka. Ale mimo wszystko robię sobie teraz taką, wiecie, przerwę. Najchętniej bym teraz przyraz po prostu jadła, bo to jest takie dość pikantne, bardzo pikantne, bym powiedziała. Ale jest tak wciągające i tak dobre, że mam ochotę po prostu to jeść i zakończenie tego klipu jest troszeczkę problematyczne, bo już czuję, jak mi ścianki pracują. Bo to jest smaczne, a do tego jeszcze w dodatku mam ochotę jeść, jestem głodna, spróbowałam, jest to dobre, więc wiecie, ciężko się powstrzymać, ale wow, wow. I widzicie, to też jest bardzo wygodne, wracam sobie o 5:30 i 5 minut mam gotowy obiad na stole, więc jest naprawdę spoko rozwiązanie, tym bardziej, że na przykład moja mama sobie zjadła o jej zupełnie innej godzinie, nie musiała na mnie czekać, wiecie, nie musiała konsultować i to jest bardzo wygodne rozwiązanie, więc jeżeli szukacie, to widzicie, nawet mamy tutaj smaki Afryki, a w ogóle, żeby było śmieszniej, to słuchajcie, wczoraj miałam tortillę z kurczakiem, z domowym ketchupem i marchewkami w sezamie, też było przepyszne. To jest właśnie moment, którego nie lubię, bo słuchajcie, zjadłam sobie na spokojnie obiad z cateringu, potem chwilę oglądam YouTube'a, żeby odpocząć, bo też myślę, że zasługuję trochę na odpoczynek, ale niestety muszę jeszcze usiąść do pracy. Co prawda nie chcę pracować zbyt długo, jest teraz około godziny 23:00, myślę, że popracuję jeszcze maksymalnie do 22:00, bo też chciałabym obejrzeć odcinek serialu, ale jak widzicie, nie zawsze jest kolorowo. Staram się nie pracować wieczorami, ale tak jak dzisiaj straciłam dużo godzin zarówno na transporcie, chociaż staram się pracować trochę na telefonie, jak również właśnie u lekarza i okazało się, że niestety muszę zrobić jeszcze troszkę rzeczy, więc no, jest średnio przyjemnie, bo zazwyczaj staram się właśnie obejrzeć 2 odcinki serialu, chociaż teraz oglądamy serial, gdzie niestety przypada tylko jeden odcinek, ponieważ są one dłuższe,
Ale nieważne. Chciałam z wami właśnie na temat serialów porozmawiać, tak a propos. Myślę, że to też będzie dla was ciekawe. A jeżeli się dziwicie, to ja sobie często właśnie zawijam te rękawy, bo one są super na dwór. Taki mały off-top. Bo jest mi ciepło w domu, ale w domu zawsze boję się, że je wybrudzę, więc je sobie odbijam. Ale do nagrania zróbmy sobie ładne rękawy. Nieważne. Chodzi mi o to, że właśnie skończyłam oglądać serial, znaczy właśnie. We wtorek, tak, skończyłam oglądać serial, bo sobie idealnie, słuchajcie, wyliczyłam. Chodzi mi tutaj o serial Zbrodnie po sąsiedzku. Najpierw obejrzeliśmy rodzinnie pierwsze dwa sezony i potem wstrzymaliśmy się z oglądaniem, bo kiedy skończyliśmy, to były chyba wypuszczone dopiero pierwsze dwa odcinki Zbrodni, jakoś tak. Więc też nie chcieliśmy, wiecie, po prostu mieć potem przerwę, bo to by było bez sensu, więc się troszeczkę wstrzymaliśmy. We wtorek, w dniu premiery finałowego odcinka sezonu, obejrzeliśmy właśnie ostatni odcinek i idealnie spasowałam, jeżeli chodzi o wyliczenie. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona i muszę przyznać, że serial jest genialny. I właśnie we wtorek padła informacja, że na pewno będzie czwarty sezon, co nie będę ukrywać, mnie bardzo ucieszyło. Jest to taka troszkę czarna komedia i to jest serial totalnie w moim guście i mogę wam go polecić. A właśnie w środę zaczęliśmy nowy serial. Jest to serial, który miałam bardzo, bardzo długo na liście, a mam tutaj na myśli mianowicie Lucyfera. I zawsze było coś, słuchajcie, co sprawiało, że go nie oglądaliśmy. Na początku było to, że on jeszcze właśnie był emitowany i czekaliśmy na ostatni sezon, szósty, bo też nie lubię zaczynać serialu, jeżeli wiem, że na przykład jeszcze jakiś sezon jest niewypuszczony. Więc tutaj się wstrzymałam z tym oglądaniem, a potem cały czas wchodziło coś innego, a to się wkręciłam w Outlandera, a to były jakieś inne sezony, więc teraz stwierdziłam, że jest to idealny moment. Jeżeli nie zdążymy obejrzeć do grudnia, bo właśnie ja sobie daję bana, że filmy świąteczne będziemy oglądać od 1 grudnia, przecież nie za wcześnie, bo ja na przykład nie czuję w listopadzie klimatu świątecznego i dla mnie to nie jest miesiąc świąteczny, ale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Pamiętajcie o tym. I właśnie jeżeli chodzi o ten serial, to oczywiście nie zdążymy go obejrzeć do właśnie grudnia, ale wtedy sobie najwyżej zrobimy trochę przerwy. Mimo wszystko właśnie miałam ten serial bardzo długo na liście. Jest około godziny 23. Ja przed chwilą skończyłam oglądać serial. Tu z tyłu za mną widzicie walizkę, a to dlatego, że teoretycznie jestem już dawno rozpakowana, bo przecież wróciłam w niedzielę, ale ostatnio właśnie wpadłam na pomysł, żeby troszeczkę zaoszczędzić miejsca i przestrzeni, dlatego wszystkie rzeczy, które są mi wyjazdowo potrzebne, jak na przykład te większe kosmetyczki, lusterka i inne takie rzeczy, które po prostu wykorzystuję na wyjazdach, chcę trzymać właśnie w tej walizce, po prostu u góry szafy, bo ta walizka docelowo ma miejsce tutaj właśnie za mną u góry, na szafie. Dlatego też właśnie w tej chwili zbieram rzeczy i ogarniam, bo do tej pory zajmowały mi różne produkty, wiecie, półkę w łazience. Ja tutaj nie mówię o kosmetykach, bo kosmetyki właśnie trzymam pod ręką, bo na przykład teraz nie zapowiada się żaden wyjazd, no to wiadomo, że te produkty zużyję, bo po prostu nie chcę, żeby się zmarnowały. Ale mam właśnie tutaj na myśli jakieś właśnie lusterka, kosmetyczki, co jeszcze tam miałam, poduszkę właśnie do auta, taką wiecie, podróżniczą tą, co sobie tutaj wsadzacie na kark, żeby było wam wygodnie, bo jednak nie do końca mi się sprawdza tak po prostu na co dzień na wózku, ale za to sprawdza mi się bardzo dobrze, słuchajcie, jako poduszka po prostu wyjazdowa. Co jeszcze? Właśnie jakieś koce wyjazdowe i tak dalej, takie rzeczy właśnie chcę tutaj trzymać, żeby w razie czego mieć pod ręką. I to po prostu jest oszczędność miejsca, przestrzeni. Właśnie widziałam, że niektórzy nawet trzymają, słuchajcie, jakieś właśnie albo ubrania z ich, na przykład jeżeli mamy sezon zimowy, to mają ubrania letnie, albo niektórzy pościel właśnie w tych workach do odsysania powietrza, więc są różne sposoby, więc ja też chciałabym tą walizkę wykorzystać i myślę, że to ogarnę jutro, ale teraz powiem wam zupełnie szczerze, że czułam się zmęczona, gdyż jeszcze teoretycznie nie jest późno i ja normalnie w tych godzinach kładłabym się po prostu spać. W sumie pokładam się do łóżka, ale jeszcze bym nie spała, tylko po prostu bym czytała książkę, ale coś czuję, że dzisiaj szybciutko padnę i to pewnie dlatego, że po prostu poprzedniej nocy spałam
6 godzin, a nie 7, tak jak normalnie. I wiecie, niby to jest godzina, ale jak nauczyłam już mój organizm, słuchajcie, sypieć regularnie, to ta godzina robi mi różnicę. Jeszcze kilka lat temu mówiłam wam, że 7 godzin to jest dla mnie najgorsza liczba i że dobrze się funkcjonuje, jak mam 5 godzin snu. A teraz jak już nauczyłam organizm, on odpoczął, wiecie, ma regularny sen, to już właśnie nawet taką godzinę różnicę odczułam, co jest z jednej strony trochę wkurzące, bo widzicie, czasami macie taką sytuację, że musicie się położyć troszeczkę szybciej spać, albo na przykład szybciej wstać, albo później się położyć i już gdzieś tam, wiecie, ten swój rytuał sprawnie zaburzycie i potem na drugi dzień jest teoretycznie przez cały dzień dobrze się czułam, ale już teraz właśnie jak oglądałam serial, to już czułam śpiąca, wiecie, takie czułam śpiąca i już lekko nieprzytomna, więc nawet widzicie, język mi się plącze, co widać, więc jest to z jednej strony fajne, a z drugiej lekko wkurzające, ale nieistotne. Chyba nie ma co przedłużać tego vloga. Ostatnio jakoś straciłam troszeczkę orientację w tym, ile mam materiału, nie wiem, jakoś tak na starej kawę, żeby było mi łatwiej liczyć, a tutaj też się nauczę, dajcie mi troszkę czasu, ale mam nadzieję, że z dzisiejszego vloga nie wyszedł tasiemiec i że miło spędziliście ze mną czas. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oglądają mój film, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielce nagrywani, dla was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim moim patronom i wspierającym. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grana, to będziecie mieli link do Patronite w opisie albo przycisk wesprzyj. Dodatkowo też za chwilkę tutaj na karcie się pojawi właśnie nam z boku, nie wiem z której strony, chyba z tej, pojawi się przycisk do kliknięcia, gdzie możecie bezpośrednio przyjść do Patronite'a. Za całą pomoc jestem wam bardzo, bardzo wdzięczna i dzięki wam moja pasja stała się moją pracą. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!